Juda, zacznę ten wywiad od tego, jak według Ciebie zagrała dzisiaj linia defensywna? Wydaje mi się, że zagrałyśmy całkiem dobrze, nie licząc tych dwóch straconych bramek, to wyglądało to całkiem solidnie. Całe szczęście udało się to odrobić w dalszej części spotkania. Właśnie, ta nerwowa końcówka tak naprawdę, dlaczego na aż tyle pozwoliliście drużynie z Kielc? Nie wiem, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że tutaj trochę chaos się wdarł do naszej gry i no, poskutkowało to takim trochę wybiciem z rytmu z naszej strony. Tak chcieliście dzisiaj wejść w mecz, żeby tak zdetonizować drużynę z Kielc? No tak, przede wszystkim przyjechałyśmy tutaj, aby zwyciężyć i myślę, że oddałyśmy tutaj kawał serca na tym boisku i każda z nas walczyła do samego końca, także jestem zadowolona z całej drużyny. Na koniec, jak ocenisz swój indywidualny występ? No myślę, że było całkiem w porządku. Nie wiem, dałam radę, tak mi się wydaje. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że cała drużyna pokazała tutaj charakter i razem udało nam się zdobyć bramkę, która pozwoliła nam wygrać ten mecz. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Milena, 3-2. Mimo tego, że prowadziłeś to spotkanie bardzo dobrze, to później dwie bramki stracone i nerwowa końcówka. Jak zapamiętasz to spotkanie, bo było to ciężkie spotkanie w końcowych fragmentach? No tak, było to jedno z moich cięższych spotkań dotychczas w tej lidze i ogólnie. No, brakowało takich indywidualnych rzeczy, ale myślę, że z tego wyjdziemy dobrze na kolejne mecze. Zdetonizowałeś się tak naprawdę drużynę z Kielc i w tych pierwszych fragmentach Kielczanki nie miały nic do powiedzenia. Jak zapamiętasz, jak tak chcieliście zagrać? Myślę, że tak. Zrobiliśmy wszystko, co mogłyśmy. Sprawda, boisko no sztuczne, gdzie gramy na normalnych, naturalnych murawach, ale wyszłyśmy z tego dobrze i jesteśmy szczęśliwe. Kolejna Twoja piękna bramka, taka już była w meczu z Wisłą oraz w meczu z Istebną. Piękne trafienie dzisiaj? No, myślę, że tak. Jeśli chodzi o rzuty wolne, to nie jest to dla mnie żaden problem. Mogę pewnie podejść do piłki, pewnie do niej strzelić w bramkę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.